Dzień dobry. Dzisiaj o równowadze pomiędzy obiema półkulami mózgowymi. Synchronizacja obu półkul mózgowych jest to łączność pomiędzy półkulami, jest to komunikacja w obrębie układu nerwowego, która pozwala na integrację prawej i lewej półkuli, co oznacza, że pracują obie. Każdy człowiek ma dominację jednej lub drugiej półkuli. Ćwiczenia, które za chwilkę pokażę, pozwolą zmniejszyć tę dominację, a uzyskać równowagę pomiędzy obiema półkulami. W czasie tej równowagi uzyskujemy poprawę koordynacji ruchowej, lepszą koncentrację, orientację w przestrzeni, lepsze przyswajanie nauki, lepsze możliwości w nauce. Także rozwija się kreatywność, rozwija się twórczość, chęć działania, pomysłowość. To są wszystkie zalety ćwiczeń na koordynację obu półkul mózgowych. Trening mózgu może wykonywać każdy. Nie tylko dzieci z porażeniem czy z zaburzeniami, ani osoby po wypadkach, lecz każda osoba, która chce wykorzystać lepiej pracę swojego mózgu i do pracy, do zadań życiowych. Trening mózgu wpływa na procesy poznawcze niezbędne do utrzymania koncentracji. Do ćwiczeń równoważących obie półkule mózgowe będą należały wszystkie ćwiczenia naprzemienne, takie jak raczkowanie u niemowlaków. Zresztą ono jest bardzo istotne właśnie, żeby jak najdłużej to raczkowanie utrzymać u dziecka. Później jazda na rowerze będzie też takim ruchem naprzemiennym oraz takie ćwiczenia jak dotykanie lewego łokcia do prawego kolana i odwrotnie, prawego do lewego, prawe do lewego. I właśnie takie naprzemienne ruchy będą koordynować obie półkule mózgowe. W jodze, w tai chi jest mnóstwo ćwiczeń fizycznych i oddechowych, które właśnie poprawiają tę pracę obu półkul. Dziś pokażę ćwiczenia dłońmi z zaznaczeniem ósemek. Będziemy wykonywać dłońmi ósemkę w poziomie. Obiema rękami, łokcie przy sobie i wykonujemy taką ósemeczkę, tak? Czyli taki znak nieskończoności, tak? W pozycji poziomej. Obie dłonie. Można spróbować od razu. Dobrze. Teraz drugie ćwiczenie, ta sama ósemka, tylko w pionie. Tak jak się pisze o ósemkę w pionie. Czyli zaznaczamy dłońmi. Tutaj dłonie się ruszają tylko w nadgarstkach. Nie machamy tak rękami, tak? Tylko w nadgarstkach, czyli łokcie przy sobie. I to jest ósemka w pionie. Czyli pierwsze to była w poziomie, teraz mamy w pionie. Następnie łączymy poziom z pionem. Czyli wykonujemy ósemkę w poziomie, następnie przechodzimy do pionu i rysujemy taki kwiatuszek dłonią. Później to jest, będzie półtorej ósemki właściwie. Tak? Czyli jedna w górę, druga w poziomie. I tak. Przez środek przechodzimy do poziomu i przez środek do pionu, dobra? To jest taki ruch. Oczywiście robimy to oburącz, tak? I kwiatuszek. To jest taki kwiatuszek. Proszę próbować. Jak jest trudność, to najpierw jedną dłonią, potem drugą, potem obiema. Tak, i tutaj przechodzimy
To było trzecie. I teraz czwarte. Będzie prawa ręka lub lewa, wszystko jedno w poziomie, a druga w pionie, tak? Nie wychodzi. Wyjdzie, bo to jest dla mnie proste, tylko teraz tak przed tą kamerą muszę ręce, żeby mi się zmieściły tutaj w ekranie. Musiałam przerwać na chwilę, bo się urządzenie włączyło, więc rysujemy jedna w pionie, druga w poziomie. Dobrze, i później odwrotnie, tak? Lewa pionowo, a tutaj. Dobrze, tutaj ciężko mi się skupić przy kamerze. W każdym razie to są cztery ćwiczenia dłońmi. Zaznaczanie ósemek. Bardzo skutecznie rozluźnia głowę, powoduje właśnie tą kreację, taką chęć działania poznawczego, do którego jest niezbędna koncentracja, czyli właśnie tutaj ta koncentracja jest bardzo poprawiona, z tym, że w trakcie wykonywania ćwiczenia koncentracja musi być, ale też puszczona kontrola. Tak? To dla osób, którym jest trudno zrobić to ćwiczenie, to trzeba puścić kontrolę po prostu, tak? Puścić kontrolę umysłu i swobodnie wtedy to będzie wykonywane. Z takich jeszcze ćwiczeń naprzemiennych, to ja zalecam takie czynności domowe, tak? Na przykład, jeżeli ktoś ma dominację lewej półkuli, czyli praworęczny, to żeby zamieniał pewne czynności domowe na lewą rękę. Na przykład nalewanie wody z dzbanka. Nie prawą ręką, tylko lewą. Przekładanie szczoteczki do zębów też z prawej na lewą, czy z lewej na prawą, w zależności kto jest, jaką ma dominację. Takie zwykłe czynności, jak mycie się, czy zmywanie, zmieniamy rękę i wtedy też, to nie jest ruch naprzemienny, ale odzwyczajamy troszeczkę tą skłonność jednostronną, tak, która gdzie cały czas pracuje jedna półkula mózgu, a druga jest tylko sporadycznie. Więc tu, żeby zrównoważyć te obie półkule, możemy właśnie dołączyć takie ćwiczenia bez specjalnego czasu na to, tylko po prostu pamiętać o tym, żeby zmieniać ręce przy czynnościach domowych, tak? Zmywanie, czy kubek biorę, tak? Zawsze prawą ręką, no to teraz wezmę lewą. Albo idę prawą stroną ulicy, pójdę lewą stroną, tak? Takie wszystkie elastyczne, uelastyczniające ćwiczenia, odzwyczajające również nas od pewnych przyzwyczajeń takich rutynowych. I zawsze ta kreacja wtedy tutaj będzie wchodziła. Przy uruchomieniu również nie tylko dłoni, ale bioder, ramion w tych właśnie ćwiczeniach obu stron naprzemiennych, ale zrównoważenia obu stron ciała, to szczególnie w jodze też to mamy, zresztą w tai chi również, ale w jodze szczególnie, następuje naprawdę taki wybuch kreacji, mamy bardzo dużo pomysłów, chęci do działania, do najróżniejszej twórczości, do pomysłowości. I także zachęcam każdą osobę do praktykowania tych ćwiczeń, właśnie nie tylko osoby z problemami, tu jest właśnie błąd, bo jest to rozwinięte bardzo dobrze, synchronizacja jest rozwinięta dla dzieci w przychodniach, dla dzieci
z porażeniem mózgowym, dla dzieci z zespołem Downa, dla osób starszych, które są po wypadkach czy po wylewach. Dla tych osób ćwiczymy te, są bardzo dobrze opracowane te ćwiczenia. Natomiast zapomnianą grupą jest grupa zdrowych ludzi, która też wpada w pewne nawyki i dominację jednostronną, a właśnie te osoby i zdrowe dzieci, tak samo zdolne, powinny ćwiczyć, żeby lepiej przyswajać wiedzę, żeby lepiej funkcjonować swobodnie, bo to jest pewnego rodzaju swoboda. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem.